Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Monster Legends. Mam nadzieję, że clickbait z Pacef Cardem się udał. Lecimy. Pierwsza bitwa, tym razem robię Infinite Gauntlet na odcinku zamiast ciągle multiplayer. No tak niewiele jest ciekawych trybów, jeśli chodzi... Jest wiadomo ten tryb Duels, ale ja w to nie gram. Bo w sumie po co? Wolę sobie dungeony robić. Tutaj abilitka Van Zgul, czyli po prostu odbiera połowę staminy na początku bitwy. No i dobra, co tu można zrobić? Dwóch można zaatakować. No to... Dobra, nim jeszcze nie atakuje. Dobra, teraz no meme sway. I zostaje tylko jeden przeciwnik. A właściwie przeciwniczka, nie wiem co to jest właściwie. No to dobra, teraz spróbuję bardziej defensywnie. Pracing into darkness. No i niestety nie zdążyłem tarcz zrobić, ale... On tam ma tam fusion zwykle w single playerze, to tylko zabiera tych. Nie zadaje żadnych obrażeń, tylko po prostu odbiera statusy i tyle. Nie wiem, czy to ma tylko taki moveset, czy co tu się dzieje. Tutaj stamina mi się kończy niestety, no i mam na hita tę postać praktycznie. Więc sobie teraz staminę zregeneruję, bo tutaj się statusy zapisują w tej grze. W tym trybie dokładniej. Więc dobra, no ostatni raz zaatakuję dopiero. Trochę poskipuję tur i na końcu uderzę tym hejsem. No i elegancko, lecimy dalej. Myślę, że tak zrobimy do 18 poziomu. Teraz bitwa z Pierced i znowu Madam Fusion, no. Trochę time oysterów lubię używać, widzę w tej grze. True Vision, no ale dwóch mam na hita praktycznie. No to zróbmy tak. Kto tu ma typ ognisty? Nikt nie ma, więc no tak jak mówiłem, raczej za dużo obrażeń to oni nie mogą przyjąć. Więc ten sam schemat będzie, więc to pewnie wytnę. Bo to nie będzie nic ciekawego. Lecimy z następną bitwą. Oczywiście wszystko się udało, bo to była praktycznie ta sama bitwa co wcześniej, tylko dwa potwory się różniły. No i tutaj łatwiutko raczej będzie. Tylko muszę... tego najpierw, Nitro Blastera zaatakować, bo on ma dość wysoko THP i jeszcze jest typem ognistym, więc będzie trochę rezystował. No ale tak to łatwa bitwa. Nie wiem, czy tu jeszcze na czas by mi się nie opłacało zagrać. Recharge'a robię. I tak go na hita biorę. Tak jest, tak jak planowałem, bitwa się udała. Są praktycznie najlepsze legendy w grze, ale z mitikalami jeszcze kosmicznymi to raczej nie będą zbyt długie bitwy. Lecimy dalej. Być może nawet ten odcinek 10 minut będzie trwać, będzie też opening na końcu. I tutaj już ciekawsza bitwa zdecydowanie. Myślę, że tu żyje najlepiej. O, dobrze, dostał Freeza. Teraz Blood Jesus i No Meme Sway. Niestety jednego ataku nie trafiłem, ale... O, mam specjalny atak. Pewnie nic nie da mi teraz, ale... Specjalne się rzadko zdarzają, więc użyję sobie. I mega stan, więc Rosiko niewiele zrobi już. Kim by tu dobić tego? No dobra, niech będzie. Użyję tego Ignition.
Incineration właściwie. Incineration to jest efekt od tego ataku, ale tak to się nie nazywa prawidłowo. Więc poczekam do końca tego stana, trochę to przyspieszę oczywiście. No i okej, dobijamy teraz Rosico. I lecimy dalej. I niestety jest też Nikasia z abilitką, która unika ataki. Te, które nie są atakują każdego. Nie działa na nią, to trzeba pojedyncze ataki używać. I tutaj może być problem. Na szczęście nikt nie ma taunta, więc mogę sobie swobodnie atakować kogo chcę. Już tylko Madame Fusion została. Więc jest dobrze. Oczywiście zabiera mi te statusy, ale to za wiele nie wniesie do tej bitwy. Tak dla urozmaicenia odcinka i jeszcze żeby kogoś innego pokazać, nie tylko domyślny team. Czy domyślnie jeszcze jest inny, bo jeszcze nadal mu tej założyłam w tej grze. Nie mogę się doczekać, aż dodadzą w zadanie jakiegoś tanka w tej grze. Wiadomo, tego co dużo HP ma i jakiś taunt by się przydał. Czy raczej tego nie wypuszczą teraz. No i okej, czy ja tutaj mam szansę ich pokonać od razu? Waves, żeby trochę damage'a przyjęli. No i bardzo dobrze. Raczej bez porażek, chociaż jeszcze w tym odcinku będzie multiplayer, więc jeszcze nie wyłączajcie, bo może wtedy mi się uda wreszcie coś przegrać w tej grze na odcinku. Chociaż jeszcze oczywiście nie chcę, zobaczymy jak to pójdzie po prostu. No i dobra, dobra, teraz robię zmianę. Failzoid niech się też zaprezentuje. No i lecimy. Pestilien Strap wchodzi. Teraz trucizna też weszła. No i to już... A nie, 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 jeszcze... Przeoczyłem inną rzecz, bo... ma Arena Avoida. Ten zielony grzyb. Ale odbieram teraz staminę, więc... To już raczej jest koniec. A nie, jeszcze minimalnie HP zostało. Okej. Incineration. I tak jest, tak to się robi. Otworzyłem jeszcze paczkę, czemu nie? Dobra, szukamy przeciwnika. Podobno lepsze są nagrody za... za to jak się normalnie wybiera za tych przeciwników, ale nie wiem czy to jest prawda. Co by tutaj użyć najpierw? A chwila, zobaczę czy on ma... No ma co nieco ofensywnie, ale zdecydowanie mniej ataku ode mnie, więc... Spróbuję to zrobić tak. Elegancko wszedł oczywiście stan. Mam bonus awanturę, więc użyję na nim na przykład. I cyk, megastan. Myślę, że teraz najlepiej będzie użyć... No nie, no dobra, Ibdens. Chciałem dobić jeszcze tam Moonhaze'a, ale... Jeszcze trochę HP i tak by mu pewnie zostało, więc jeszcze bym go nie dobił. Gold Ashes. Trochę damage'a jednak wchodzi. Ale też stamina trapy się włączają. Teraz by można spróbować ten Dead's Design, może. Sleep Under the Moonlight. No dobra, to Embedded Flame go już raczej dobije. O nie, Revive, nie, nienawidzę tego. Nie powinno być Revive'u w tej grze.
Oczywiście też nie patrzyłem podczas gry, czy on to w ogóle posiada. Dobra. Nie jest zbyt dobrze, bo ten Haze teraz ma ochronę. Ale też nie ma za wiele staminy, więc no właśnie, recharge'a musi użyć. Użyję sobie Bloody Ashes. Żebym miał Fire Weaknessa. Ajaj. Chociaż nie, Mirak ma ten. No oczywiście. Blinda, więc za wiele tutaj chyba nie zrobi. No właśnie, Recharge. Jeszcze tam miał posesję, więc nic za wiele nie mógł zrobić. I okej, okay, kogo by tutaj jeszcze uchronić? Czy mi się opłaca to robić w ogóle teraz? Bo już wtedy za mało samin będę miał do ataku. Więc zróbmy tak. No i dobra. Aha, bo miał ten set. A nie, niewiele zrobił w sumie. Miałem trochę farta z tym Sunburnem, bo to jeszcze akurację obniża. No, i leczenie wchodzi. Dziwne, że aż tyle z Berna dostałem obrażeń, ale okej. No i dobra, to już byłoby. A tyle teraz jeszcze w tle pokaże się na odcinku paczki, które ostatnio otworzyłem. No to na razie.